Maybe the city needs our friend more than you think. Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że mają te frytki. Ja też, najlepsze. Rudy tak mają. No to jak ci idzie w Bugle? Wiesz. Bugle. No tak, właśnie dostałam od Robiego maila w kapsach w sprawie artykułu o antykach. Więc chyba czeka mnie spotkanie z prawnikami. Znowu. Jak tylko przeczyta twój artykuł, dostaniesz awans. Dobra. Faceci w maskach. Co myślisz? Tutaj to normalka. Co sądzisz? Czuję, że kryje się za tym coś więcej. W końcu mamy karnawał. Ale nie mówmy już o interesach. Co u ciebie słychać? Dostałeś ten awans? Nie, ale jesteśmy bliscy wielkiego przełomu. Wiesz, że Oskar by cię zatrudnił, nie? Telefon do Harego i... Wiem, ale doktor Octavius może pomóc milionom ludzi. Ja jestem tam, gdzie chcę i tam, gdzie powinienem. To dla ciebie chyba ważniejsze niż twoja druga praca. Nigdy dotąd się tak nie wczuwałeś. Przez pół roku można się zmienić. Dlaczego mnie tu zaprosiłeś? Dlatego ona odeszła chyba od niego, nie? No tak, na spotkanie starych przyjaciół. Przyjaciół? Tym jesteśmy? No chyba moglibyśmy, gdybyś tego chciała. Dźwigamy spory bagaż, Pete. No jasne, ale... Czy to coś złego? W bagażu mogą być też całkiem fajne rzeczy. Na przykład pieniądze, klucze, malinowa pomadka. Pamiętasz, czemu się rozstaliśmy? To podchwytliwe pytanie? Masz farta. Przełożmy to? Wejdź. Właśnie dlatego. Ale... Nie wiem, czy aktorka grała tą Mary J. Czy... Bardzo się cieszę, że znowu widzę was razem. Zawsze lubiłem waszą dwójkę. Czy po prostu jest to animacja na modelu? Ale... Kurczę, tutaj mimika twarzy była bardzo dobra. Jedna z lepszych. Sam model był taki sobie, ale mimika jedna z lepszych. Gdzie to się dzieje? Hej, to ja! Tam. Skąd tyle jednostek na trzeciej alei? Nasz stary znajomy Herman Schulz znów dokazuje. Shocker! Nie dostał właśnie warunkowego? Tak, ale widocznie już tęskni za Paką. Bez obaw. Herman jest jak duże dziecko. Odprowadzę go na... Ale ładnie, co? Pierdziele, nawet ta wysokość jest tak w miarę... Z łap bandziarów, zjadłem z nią kolację, a teraz się z szaleńcem, który okrada ludzi, wywołując fale sejsmiczne. Kolejny zwykły dzień z życia Petera Parkera. Nie ma tak 2 kilometry, 2,5. O, ale fajnie. Patrzcie. A jak się tak zawinę w koło? Peter, chciałem się tylko upewnić, że nie zostawiłeś w laboratorium sprzętu swojego przyjaciela. Nie przeszkadza mi. Przyjaciela. Boję się, że komisja znów wpadnie i... Proszę się nie obawiać, niczego tam nie zostawiam. Ale wiem, że mój przyjaciel jest wdzięczny za przychylność. Jest wielu ludzi, którzy za nim nie przepadają. Mówisz o tym bufonie Jamesonie i statku jego słuchaczy? Proszę. Za prawdziwymi zmianami stoją ludzie, którzy nie dają się stłamsić chamom. Tacy jak my. Sama prawda, doktorze. Do zobaczenia. Patrz, face of block. O, to było face of block. Pyk. O, właśnie. To jest to. Jakiś skwer mały. Ha.
Ja pierdzielę, ale fajne. Do wszystkich, włamanie w toku. Wolni funkcjonariusze udać się do Koreatown. Idę, korek mam, nie mogę się przedostać. Skok wiary. O, patrz. Jup. To był skok wiary. A najlepsze jest to. O, to. Trochę nie wychodzi. Muszę się wczuć. O! Lol. Lol. O, to jest plackiem. No i nie było. Skok siary. O kurde, jaki Iron Man. Serio? Odpuść sobie, nigdy nie złapiesz. Ostatnio też tak mówiłeś. Nie chcę krzywdzić, tylko mnie to spowolni. Och, bardzo miło z twojej strony. Herman, po co ci ta kasa? Co cię to obchodzi? Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania. Szkoda, byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A, zapomniałem, że ty nie masz uczuć. No dalej, Herman, możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Herman? Co, reagujesz teraz tylko na krzywkę, Shocker? Panie Shocker! No, doganiam. Aj, dogoniłem. Na razie, Irak, dzięki, że wpadłeś. Już nie ogarnię nawet latania. Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno leć. Kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z ciebie wytrząsnę. Masz wybór. Dość już powiedziałem. Jestem za wolny. Muszę się sprężyć. Jezu, gdzie on jest? Nie skręcaj tylko. Jest. Jest, dorwałem. Wiesz co, Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wygląda. Opowiesz mi o nim więcej? Może później. Coś nie wyszło mu, te gadanie. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi.
Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Dobra, ładnie. Zdaje się, że mam trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. Masce. Jezus Maria. Co chwilę ktoś dzwoni. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Ta, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra, informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opisać. Jasne. Czyli, że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne, kiedy tam chcę. Jaki szczęśliwy. Więc chyba znowu rozmawiamy. Fajnie. Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. Piję szósty miesiąc. Nie sądziłem, że dam radę. We will keep you up to date and report back with any further information regarding this story. Witnesses reported even more explosions and a barrage of gunfire coming from inside the building after Spider-Man and the NYPD. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? Nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj. Ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Hej! Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lee się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony.
Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. To tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. Już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Texidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Parker. Stać się na więcej. Ach, ma rację. Straciłem rachubę czasu. Do wszystkich. 10:34. Zgłoszono napaść. Zgłoszenie z Leonard Hill. Moi drodzy, jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wyssanymi z palca oskarżeniami niejakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Jak już informowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciwwagi dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest świrem. Myślicie, że miał w CV wpis o tym, że jest psycholem lubującym się w truciznach? Jego pozew to jasna próba obniżenia wyroku, który mu grozi poprzez zwalenie winy na mnie. J. Jonah Jameson nie zgadza się na coś takiego! Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku mowa. Panie Osborne. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi Normanie. Normanie! Normanie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz kontynuować pracę.
ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oskorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. We've got to play this just right. Pomóc coś? Nie panikuj, jestem tu. O kurde. Ten samochód zaraz zmiażdży przechodnia, jeśli czegoś nie zrobię. To ja chyba zmiażdżę tych przechodniów. Rzuciłem w nich tym. Co? Że co? Że ci uratowałem przecież, nie? Dobra, a co z tym? Ej, spoko misji w ogóle. Idziesz sobie i nagle coś się dzieje, nie? A, tutaj. Dobra, to wyślij zdjęcie. Dobra, ludziom. No dokładnie. Kupiliśmy, mamy fan. Jest okej.